duża frajda dla kibiców i wielka impreza sportowa, bo to trzeba podkreślić. Tour de Pologne to jedna z najważniejszych imprez kolarskich w świecie. Zawita do Opola, w szczególną swoją rocznicę, bo to 80. raz wyścig się będzie odbywał, więc myślę, że wielka frajda dla Opolan, dla kibiców. Środkiem Opola, najważniejszymi ulicami przejadą kolarze, wybitni sportowcy, którzy przy tej okazji zawitają do Opola. Myślę, że dużo frajdy, trochę kłopotów, bo to oznacza zamknięcie części ulic, ale 1 sierpnia, podkreślam tą datę, łatwo skojarzyć z datą powstania warszawskiego. W godzinę W w Opolu akurat będą finiszować kolarze przy ulicy Ozimskiej, więc serdecznie zapraszam. Mosty rzeczywiście będzie zawiadywał z ramienia miasta wydarzeniami w Opolu 1 sierpnia. To jest wyzwanie logistyczne duże. Przyjeżdża duży peleton, duże zaplecze techniczne podróżuje z peletonem. Spodziewam się, że będą również przyjeżdżali na mecie nie tylko mieszkańcy Opola, ale także goście spoza Opola, bo fanów kolarstwa w naszym kraju nie brakuje i myślę, że wszyscy o tym wiedzą. I tak, trzeba się do tego odpowiednio przygotować, odpowiednio zabezpieczyć dojazd kolarzy do miasta, przez miasto, zabezpieczyć metę i tak naprawdę od strony takiej techniczno-organizacyjnej wspomóc organizatora, bo my sami tego nie robimy, my robimy wszystko wraz z organizatorem i partnerem, między innymi telewizją, która pokazuje wyścig. Oni też mają swoje oczekiwania, swoje prośby. Staramy się te oczekiwania i prośby spełniać. Jeśli chodzi o sam wjazd do Opola, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o ten etap, który zakończy się na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Ozimską? Mniej więcej na wysokości skrzyżowania Ozimskiej z ulicą Katowicką będzie usytuowana meta. Jest to związane z tym, że musi być co najmniej 300-metrowa prosta, bez żadnych zakłóceń, o określonej szerokości jezdni, aby dojechać. Oczywiście musi się tam znaleźć zabezpieczenie w postaci płotków. Peleton wyjedzie ze Strzelina do Opola, wjedzie od strony Metalchemu i cały czas prosto do Struga przemieści się wiaduktem kolejowym. Wjedzie w Rejmonta i z Rejmonta w Ozimską i tak jak mówiłem, na wysokości mniej więcej skrzyżowania Ozimskiej z Katowicką będzie meta. Ozimska w tym dniu będzie wyłączona z ruchu, będą czasowe zwolnienia, to znaczy karetki będą mogły przejeżdżać, na pewno samochody uprzywilejowane, bo to jest jakby oczywiste. Zasada generalnie jest taka, że godzinę przed przejazdem peletonu dana droga nie może być już przejezdna. Oczywiście mamy wsparcie straży, policji, wojska, ochotników, wolontariuszy. Trzeba to zabezpieczyć, wyjazdy z posesji, przejścia dla pieszych, samochody. Na pewno będą jeździły inaczej autobusem ZK po mieście w tym dniu przez jakiś czas. Pozostałe ulice dojazdowe i tak dalej, mniej więcej godzinę przed przejazdem peletonu, to kolumna jakby informuje służby policyjne, które stawiają blokady, radiowozy mundurowych i oni zamykają, patrząc mniej więcej jak się sytuacja rozwija. Ciężko powiedzieć o godzinie oczywiście, bo to jest tylko sport i to jest tylko peleton, różne rzeczy na trasie się mogą wydarzyć. Natomiast finisz jest planowany na około godzinę 16:30 w Opolu, więc można powiedzieć, że od około 15 do 17 te niedogodności, to się tak nazwie, będą największe. Ale myślę, że warto. Warto czasami, ktoś powie, pocierpieć, a ktoś powie po prostu zwyczajnie inaczej dostać się do pracy, czy na wypoczynek, czy na basen, czy gdziekolwiek. I fajnie zobaczyć czasami światowej sławy sportowców tak po prostu na własne oczy, jak to wygląda. W telewizji wszyscy to widzieliśmy. Współpraca układa się dobrze, a poza tym Opole jest fajne, atrakcyjne dla kolarzy również, więc cieszę się, że będzie prezentowane w formacie telewizyjnym i każdy będzie mógł dostrzec zalety naszego miasta, które przecież tak lubimy i cenimy. Oczywiście to też wiąże się z kosztami dla miasta, ale w tym wypadku są one mniejsze niż w poprzednich latach, więc mogliśmy sobie na to pozwolić, pozyskując taką dużą imprezę, a i też nie ma co ukrywać, że organizatorzy Tour de Pologne z współpracy z miastem są zadowoleni, także to, że jest meta w Opolu, jest to swego rodzaju wyróżnienie, ale też podsumowanie dobrej współpracy.